Myślę, że powoli dobieramy już składy i naprawdę finiszujemy z tym składem. Zaczniemy od Jarka. Jarek zostaje z nami na sezon ekstraligowy. Tak jak mieliśmy wcześniej uzgodnione, bodajże od 3 lat, mieliśmy to uzgodnione, że zostajemy na sezon ekstraligowy, ta umowa jest podpisana. Także bardzo miło, że Jarek będzie mógł ponownie sprawdzić się jako superstrzelec w ekstralidze i myślę, że nie będzie to tak, że Jarek, że 3 mecze do kitu, a później w jednym 7-6 albo 7-7. Wolę, żeby było w każdym meczu 5-3. Nie? To będzie super. Także Jarek, miło mi, że jesteś. I z poprzedniego sezonu jeszcze jeden zawodnik zostaje u nas, Maciej Raczyński, z którym też podpisaliśmy umowę. Także to są już w zasadzie wszyscy zawodnicy, którzy grali u nas w poprzednim sezonie. Tej Wielkiego nie będę ją przedstawiał, bo bez przerwy o Jarku się pisze i o Jarku wie się wszystko. O Maćku Raczyńskim praktycznie też. Wydaje mi się, że Maciej w tamtym sezonie był, ja tak oceniam przynajmniej, bardzo dobrym duchem drużyny. Mobilizował, napędzał chłopaków, sam dawał siebie wszystko. I powiem szczerze, że no miałem pewien dylemat odnośnie Maćka, bo myślę, że można byłoby znaleźć zawodników bardziej nazwijmy to na papierze renomowanych, czy bardziej znanych, którzy by przyciągnęli być może paru kibiców więcej. Ale po dokładnej analizie, po wielu, wielu rozmowach z trenerem, jeśli mamy tworzyć zespół, to jednak nie zawsze nazwiska grają. Te gwiazdy są potrzebne oczywiście. Gwiazdy są potrzebne, bo jeśli ktoś z Państwa wczoraj oglądał mecz otwarcia Wielkiej Hali w Lublianie pomiędzy Słowenią a Hiszpanią, to taki zawodnik jak Rudy Fernandez, który zawsze zdobywa po ponad 20 punktów, praktycznie w tym meczu no nie istniał. Tak? Ale to gwiazda. Mecz był tak wyrównany, że była dogrywka i ostatnie punkty, jeden z ostatnich punktów zdobył właśnie on. To był jeden z nielicznych punktów. Także tacy zawodnicy są też potrzebni, ale przy budowie zespołu, to co my chcemy stworzyć, żeby to był zespół tak jak w tym roku, w minionym sezonie, nam to się udało, że cały zespół, że wszyscy zawodnicy mieli jeden cel i ci co grali, ci co nie grali, mieli jeden cel. To było widać szczególnie w finałowych i we wcześniejszych meczach, dążyli do jednego celu i to zrobili. I to nieraz jest ważniejsze nawet od tego. Dlatego Maciej Raczyński również zostaje. Tak? To dwa słowa może Jarek. Jarek nie znam powiedzieć, czy się bardzo cieszy, czy nie. Bo nie wygląda na Jarek. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że zostaje na kolejny sezon ze Stalą Góra. Prezes wspominał o takiej naszej cichej umowie, że jeżeli zrobimy ten awans uprawniony w Zielonej Górze, no to zostanę na przyszły sezon. No i jestem na ten sezon tutaj. Mogą być propozycje. Właśnie były propozycje, bo nie? Tak, miałem dwie propozycje, ale... Z Ekstraklasy? Nie, z Ekstraklasy nie. Z pierwszej, z drugiej ligi, ale no, odrzuciłem od razu, ponieważ chciałem tu być za Stalą, bo nie po to tyle lat się tam staraliśmy. Myślę, że mam szansę się spróbować jeszcze raz w Ekstraklasie.